I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft 2 Co-op dla trzech, ale we dwóch, kampania Wings of Liberty. Ja jestem wam, ze mną jest Wąsu. Ciema. I wyruszamy na trzecią misję Zero Hour. Godzina zero. Godzina Zero Hour. Czyli 24. Albo 12. Albo 12. Albo zero. Tyle sposobów nazewnictwa. Skip! Escape. Wow. Dobra, to kwestia miejsca. Potwierdzone tak. Info. Aha, a mi... O, nie, straciłem parę sekund. Dlaczego? Bo ten. Bo mi... Na twojej bazie... Ludzie do bunkrów? Bo na twojej bazie mi górne ten... bunkry to ja chyba rozwalę i się przestawię na dół? Tak, uważasz. Czekaj, bo ja mam dużo rzeczy do ogarnięcia, mam dwie bazy do ogarnięcia i nagle się pogubiłem. Gdzie jest moja produkcja? Tu jest moja produkcja. My tak. O, to też jest moja produkcja, okej. To bardzo dziwne jednostki, ten... rozmieszczone. Co o? Przecież to jest standard. Bez przesady. Idę robić drugi bunkry. Po obydwu stronach. Nie, to się podzielimy stronami. A! No dobra. To ja biorę lewą. No. Bo ty masz po prawej. Może zdążę nawet naprawić ten bunkier. Zanim się w pełni rozwali. Śmiesznie, ej, dobre, podoba mi się to, tylko jedną stronę trzeba bronić. Znaczy, no wiadomo, że trzeba obydwie, ale nie o to mi chodzi oczywiście. No tak, tak. Jeden pod medyka mi starczy, bo tu raczej nie będę chodził, więc reszta pod reaktory. Tak. Stacja inżynieryjna time. Base is under attack. Atakują mi bazę. Wyszli tam dedykowanych Andrzeji pod naprawę. Multiple air bogies detected. ETA, right the hell now. Right the hell now. Tych rozcięki. SCV ready. Our allies base. Robię upgrade, let's go. Robię 1-1. O! Już wiem, po co bunkry na górze! Mhm. Dobra, to robimy po jednym honorowym bunkrze na górze? Chyba tak. Dobra. To robimy po jednym honorowym. Tylko dokąd co najpierw tego, nie? I tu wyszli RK, zobacz, tak jak ja mam, żeby ci patrolowało i naprawiało automatycznie. A który to jest skrót od patrolu? Zgadnij. Pierwsza litera. P! No drugi od prawej. Czwarty od lewej. No masz przecież, jakie komendy możesz wydać. Hello, hello. No nie, ja mam jakoś... Ja mam jakoś dziwnie w tym StarCraftie. A to move. Nie, znaczy prawy do move'a, lewy i A do ataku. Ja mam tak opisane. Dobra, stawiaj ten bunkier na górze. Wow, wow! Mutaliski? No. Okej. Okay. Nie, no normalnie czegoś takiego nie ma. Nie, są mutaliski. Co? No tak, pamiętaj co ci mówiłem, ja jestem noobem kampanii, nigdy się na to nie przyłożyłem.
Dobra, dobra, to zmienia postać rzeczy. Jak damy bunkier, mi rozwalili. Idziemy po te posiłki? Tak, tak, oczywiście. Tylko... Ja się zabezpieczam przed... No. Nie, tu też mi postawić. A, bo mi się już minerały kończą, widzę. Masz ich jeszcze mnóstwo. Źle patrzysz. Okej. Dobra, ja idę po te wsparcie tutaj. Cyk. A, ty... To było mówić, że ty odbierasz, to ja też tutaj pójdę. No przecież cały czas mówię, że odbieram. O fuck, o fuck, nie? Atak na górze jest, którym sobie nie dam rady. Bo mnie zaskoczyli. O fuck, biegnę. Bo mnie akurat złapali. Jeszcze musisz bunkier uzupełnić. Wiem. Dobra, wybroniłem. To się odbuduj. A mi supply brakuje. Się zagapiłem. A, mutasy. Mutasy z ekstra klasy, let's go. Chyba trzeba to będzie zresetować. Dlaczego? A, też nie wiem. Damy sobie radę, świrujesz po prostu. Odbuduj, napraw, zabuduj. Ja już mi turretów zrobiłem mnóstwo w swojej stronce, żeby na pewno nie walnęło nic nam na plecy złego. Jaki duży ten atak. No. Ale dam sobie radę. Odbierz jednostki może z góry, bo dobrze. Ja nie dam rady. Nie mam z czym wyjść. Aktualnie. Tylko... Jeszcze przejmuję kolejna... Ultralisk! Ultras? O nie! Nice. Atak na górze. I na dole. Ja wiem, że ja gram za dwóch graczy, ale nie mogę grać za trzech. Taki mem. Idę po te jednostki tutaj. Tak, wszędzie możecie zjuzować helpa. Cicho siedzieć. Ej, no robię co mogę. Ja tu się nie obijam. Aha. Bunkry. Ej, bazę ci psują. O, kto to mi psuje? No już, wyciągnąłem ludzi z bunkra. Jak on cię uratował. Bruce, Bruce. Teraz myślę, że może jednak przyjąłbym więcej medyków. Patrząc na to, co tu się dzieje, ale dobra. Wstają bunkry, cyk, cyk, cyk. Okej, ale to jest o wiele ciekawsze niż ta wersja w legitnej kampanii. Bo w legitnej kampanii to... Tu się nic nie dzieje. O nie, znowu mi tu atakują. Okej,
Jak oni ci tam... Znaczy wiem, no bo jak. Oni wiem, spadają. Wiem. Weź opuść ten magazyn, mnie denerwuje. A tak. Teraz mam 4 bunkry, widzisz? O to chodzi i dają sobie radę. Tylko coś tu... RK ci rozwalają. Cofnij te jednostki, zabij to... Cynzoli. A ja tu szybko muszę postawić, żeby nie chwil. Mutaliski! Co, nie dajesz rad? O, shit, dobra, jestem. No. Ewakuacja za 5 minut. Focus ultra, focus ultra! A, tylko ja tu jestem. O! Kolejny. Wiesz, masz dwie bazy, nie? Wiem. Z chęcią się z tobą zamienię. O, mutasy na plecach. Już tam chodzę. Tego się obawiałem, że tak będą wchodzić. Kolejny atak. No cóż. Dwie minuty. W razie czego można wzlecieć budynkami w górę i grać na czas. Można. Oho, przebili się przeze mnie. Dobra, w kampanii... Podnosimy? Podnosimy? Tak, tak, w kampanii zawsze to wygrywałem, wiesz, śpiąc, a tutaj... Nawet jednych nie uratowaliśmy. Nice, podoba mi się. Tak, wycofujemy się właśnie w wzniesienie. Chociaż mamy jeszcze... Podnieś bunkier. Ale to nie jest supply. On nic nie znaczy, robi. Nie, no robi, dobra, robi. Coś robi, no. Do walki jest CV! O! Trzymaj je gdzieś daleko. 4 raksy, let's go. Raksy kręci na czas. Gdzie jest Mathorny? Czytam Horner. Tak długo jak nasz narożnik przeżyje, to będzie chyba okej. Chociaż patrz, to też jest nieźle, a tu wątpię, żeby ktoś przyleciał. Może ty tu przeleć? Myślisz? Nie wiem. Nie wiem, gram barakami na czas. Atakują cię. A, za daleko poleciałem, no ale wiadomo o co chodzi. Wyślę baraksy, żeby uratować tamtych Andrzei. Może się uda. Let's go! Minuta 35! Nie, moje CV! Wszystko according to plan, baby, bo oni mają to zdobyć, ale póki my żyjemy, to nie mogą tego podnieść! If someone is robbing you, tell them no, they are legally not allowed to rob you! Cofnij się, do co ty świrujesz? Commander, this is Matt Horner. Just hold on. Nie ma problemu, teraz to jest luz. Bez pośpiechu, dokładnie. Easy. Nie przemyślał tego twórca. Przepraszam, a w prawdziwej kampanii też to tak nie jest? W prawdziwej kampanii to było łatwiej. Dobra. Spoko, szybko 17 sekund. Wszystko nie. Pod kontrolą. Wszystko w sumie pod mogliśmy kontrolą. Tak całą misję przejść, co? No ale to by było pieruńsko nudne. Ej, mam 0 minerałów i 2k gazu. Ej, ja mam 2 command center, lecę po tych... O, jaka będzie cutscenka? Nikogo nie ma? Czekaj, muszę to zobaczyć, nie skipujemy. No bo nikogo nie powinno być, bo zawsze to brało status z gry, nie? No. Tak, nikogo nie ma! Kogo ratujesz? Artefakt. Jest tam ktoś jeszcze żywy? Nie.
A pazergi nie mają kogo bić. No. Tylko ci co mogą strzelają w Hyperionę. No. Byłaby beka jakby on teraz wybuchł, bo jest za dużo przeciwników, nie? O, to jest fajna kascenka, nie? Strzelają, walka. No, tak. A to nie jest to silnik u gry przypadkiem? Jest, jest. Skip! O, 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 czekaj, tu jest więcej rzeczy do robienia. Mhm. Welcome, Commander. Welcome, Commander. Aha. Aha, bo nic nie możemy wybrać. Okej. Okay. Po prostu... Nie, bo oni od czwartej misji miały być upgrade'y. Podobno. Tak, czyli mission completed po prostu. A, mercenaries dostajemy, dobra. Tak. No to co? Na no to odcinku co? Kolejna matka. Tak, możemy po dwie robić. Było 15 minut, to akurat będzie druga jeszcze. Potem najwyżej zwolnimy, nie? Tak, tak, bo na razie... a to ty chcesz stworzyć, więc awansuję ci na drużynę. Wchodzisz tak, dowolne, salon gier, wpisujesz co-op i wybierasz czwórkę. Co-op łącznie. Czekaj, bo mam po angielsku, więc... Custom, lobbies, nie arcade. Trzecie, arcade, tak. Arcade. Wpisujesz COOP-y. COOP-y. Czwarte, ta, Zero Hour. Stwórz poczekalnię, nie Zero Hour. Czwórkę. Wings of Liberty co-op. 3, Zero Hour. To właśnie zrobiliśmy, my chcemy teraz czwórkę. A, o Jezu, dobra. Smash and grab. Create lobby. Waiting for the party. To jest. Tylko zmień poziom trudności. Dobrze. Nie! Brutal nas wykańcza, te takie rzeczy. Dobra, let's go. A, i nic więcej nie zmieniałeś. Nie. Ja sądzę, że te kampanie... Już Wings of Liberty polecimy normalnie, a następne to mają jeszcze potencjał na streamy, co? Nie wiem, może. Teraz mam dobry internet. I będzie się z tego wycinać odcinki po prostu. Zobaczymy. Może wolimy po prostu odcinkami na streamy coś bardziej otwartego. Jeszcze Diablo mamy, nie? Tak, Diablo to raczej stream. Mhm. Chciałbym to przejść na piekle. Ta jest. W ogóle w Diablo mają balans zmienić, więc może być ciekawie. O, do secondary objectives to gain additional research points, czyli robienie bonusa tutaj też coś daje. Skip. Dobra. O mój Boże, ale ja mam minerałów? A nie, wszyscy tyle mamy. Pamiętaj, masz dwie bazy. O nie, i zobacz jak one są rozdzielone. No. Ale łatwo grać na jedną bazę, Dobra, co tu się dzieje? To jest na 9. To jest na 9. Na 9 coś bindujesz? Tak. To do lepszy. Engineering Bay. Masz! Nawet masz dwa. Tak, wiem, dlatego mówię. I ty dostaniesz marauderów, tak? A, ty dwóch, a jednego, dobra. Makes sense. Boże, ja zaraz będę miał całą saturację. Pomóż swoim jednostkom. Ziom! Dobra. Additional supply depots required. Bad news. I can't build here. Been waiting on. Oni tu chyba latających nie budowali, prawda? Mamy na to tylko marinów. Nie wydaje mi się, tak szczerze mówiąc. Aż może mamy niby wieżyczki? No nie wiem, słuchaj, bazowo nie, nigdy tu nie było nic latającego, ale... Ale co będzie? Ja pamiętam, że jak grałem tu kampanię, to miałem problemy, bo tutaj atakowali dosyć ostro. Więc czy my się chcemy jakoś podzielić, czy się zabunkrujemy po prostu? Jak sądzisz? Very good question. A! Czy możemy jakieś bunkry walnąć?
Staraj się fokusować Bane'a, jak będzie w zasięgu. Bane. Okej. Okay. Schodzę na dół po ten relikt. Robimy mega strata na relikta, czy normalnie po niego idziemy ten po lewy? A jaki jest mega strat? Ładujesz SCV do Orbital Center i lecisz tam. Nie, to chyba normalnie pójdziemy. No dobra. O, piękny pull. Teraz ty masz większą armię, więc tam wiecie. Mhm. Dobry pull. No, ziom. Uwalić. Plecy. Jak tam wjechali. Ej, maruderzy. Widzę. Zrobimy za dużo SCV? Okej. Okay. A, patrz, mutaliski. Okej. Okay. Mhm. To ja postawię bunkier i wieżyczkę, I guess. Dobra. Ta misja to jest... Jest dużo czasu tak naprawdę w niej, nie? Tak, w miarę tak. A więc tak. Dobra. Dobra, robimy upgrade'a. Co ja chcę tu wrzucić? Double Marine Marauder pewnie. Żeby coś tam mogło strzelać. I tak. Czy przejść tu? Atak. Bane. Dobra. Znaczy, wiesz co? Bo widzę, że już tam blisko są te. Myślę, że powinniśmy się ruszać. No to się ruszaj. Śmiało. Czy pójdziesz po relikt? Sam tego chyba nie wyczyszczę. Mogę spróbować, ale... Zobacz, jak tam sytuacja, ci zaraz pomogę najwyżej. Powątpiewam. No, spróbuję to. O! Ten Spinecrawler respi przeciwników! Dobra, idę do ciebie. O, już nie ma... Co do mnie ten... Ej, co ty robisz? Ten Spinecrawler respi przeciwników. Dawaj, bo właśnie zrespił, więc masz czysto teraz, rozwal go. Obydwa, oczywiście, nie? I tego spora też. No to one respią przeciwników. A jednak są muty, no widzisz. Dobra, to broń bazy. Robię armię. Duża obrona na tym relikcie. Mówiłem ci, musisz robić te stepy. A ruch. Dużo zwiększa depsa? Tak, bo więcej jednostek może atakować, chodzi o zasięg. Relikt wzięty. Dobra, jest. Ginie ci armia, zdaję sobie sprawę. Straciłeś sporo jednostek do Bane'ów. Trudno. Mniej więcej tyle co ja mam, to chyba straciłeś, można by powiedzieć. Ja buduję, zaraz będę mógł ci iść pomóc walczyć. Po co ja marinów robię? Może powinienem tylko Marauder Medic? Ty masz dużo marinów? Nie wiem. A, ale drugiego upgrade'a bym zaczął. Dawaj pancerzu. No, let's go. Dobra, możemy iść. To dawaj. Popatrz, co tam się dzieje na górze. Oj. No. Oj. No to biegaj.
Cofaj się, ziom, Storm. A, teraz, dobra, już, już. No i po co dalej się cofasz, ziom? Tylko Storma masz unikać. A, nie zauważyłem Storma, dobra. Storm, 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 Storm. No to tak, to nigdy nie przejdziemy. Przejdziemy, przecież mu się energia skończyła właśnie. No. Ojej, mają Voidreya, no to jednego. Pelon, pelon, pelon. Storm, Storm. Pull. Uuu, patrz co tu mają. No, Fonika. No, ale trzeba wjechać tu, dzień dobry. A, tutaj, dobra. Pylon Focus. Baza atakowana, ale mam tam sporo jednostek, wybronię. Bronisz? Dobra. Tak, tak, bo ja specjalnie tam nie ruszam tej armii. Tak, ty, wiesz, zobacz ile jeszcze Protoss ma. A, panie, zanim oni wejdą tam. Dobra, wysyłam backup. Mój. Koniec gazu. Storm! Kolejny storm. Lightning wieżyczko. Budynki też mu niszcz, bo on to potrafi produkować. No ja wiem, wiem, wiem. Ty zanim kolejnego tego będziesz mógł zrobić, proszę umrzeć. Dobra. Very nice, very nice. Tu poprawię relikt, a to będzie proste. Już po niego idę. Dobra, są cztery relikty. No dobra. Więc idziemy dalej. Iść. Dobra. Już armii prawie nie mam. A, już jesteśmy na końcu. Okej. Okay. No i GG easy. O, akurat atak na naszą bazę idzie, no ale GG. No i tak byśmy się mogli w miarę wybronić. O, skip! Już skip. Param value! E06, B2F, 2.8. Skip. No wyskoczyło takie coś na czacie. Uuu, upgrade'y! Mam 4 punkty. Też. Ale 22, aha, bo są różne. 4 minerały i 22 terazytu mam. Co jest za... A, za minerały? Znaczy nie, nie. Aha, dobra, minerały i gaz to są te zergowe i tak dalej. Dobra, widzę. A reszta jest za terazyt normalnie. Czyli tu trzeba myśleć, co ulepszamy się. Dobra, ja myślałem, że ten... Mech, znaczy mech, jak to się mówi? Jest bio i... Mech. I mech. No to mech jest poza moją strefą komfortu, więc spróbowałbym mechem. No dobra, to ja infantry. Teraz pytanie, myślisz, że opłaca się najemników wziąć infantry dla mnie, pomimo tego, że idę chyba mecha? Chyba nie. A się zastanawiam jeszcze pod upgrade'ami bazowymi. Ej, patrz, bo tu są jeszcze nowe upgrade'y. No właśnie, nie? Właśnie tak czytam. Remove Wispen Cost from Buildings. Ej, no lepsze są supply depoty. 8 supply więcej dają. No ja to chyba było... biorę, no. Supply depot. Trzeba będzie spamować. Wzięte. Pójdźmy w tego. To zdecydowanie... Czy będę mógł coś zatrzymać? Stój. No. Masz na pierwszej zakładce base, gas free buildings. No wiem. Ale ja nie idę pod mecha, więc to jest takie...
Mhm. Znaczy, wezmę to, ale później. Ja teraz chyba medyków sobie poulepszam po prostu. Bo tak. Ej, przeczytaj ten opis w ogóle. Wezmę pierwszą formę. Budynki nie kosztują gazu, ale jest jeden mały problem. Po prostu nasze jednostki oszaleją, jak będą wdychać opary, ale to mała cena. Okej, okay, I'm done. Czekaj. Zostało mi dwa. Dobra, ty czekaj, a ja wracam do menu głównego, ponieważ dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka kampanii w koopie. Ja jestem wam, ze mną był Wonsu. Na razie. Na razie, hej.